Trwa uroczyste wręczenie nagród 15. Festiwalu Polonijnego Losy Polaków 2020 pod patronatem Telewizji Polskiej. Na konkurs wpłynęło ponad 1000 filmów i multimediów o tematyce historycznej i patriotycznej. Historia festiwalu sięga 15 lat wstecz, kiedy zostały zorganizowane pierwsze przeglądy filmów i multimediów polonijnych. Festiwal Losy Polaków 2020 z racji swojego jubileuszu miał być obchodzony hucznie. Ostatecznie musiał się przenieść do internetu. Nie zabrakło jednak debat i projekcji filmów. To nie jest jednorazowe wydarzenie, niejednorazowe spotkanie, niejednorazowa projekcja, tylko to jest ponad 1000 filmów, które wszyscy Polacy na emigracji w Polsce mogą oglądać, kiedy sobie zażyczą. Tematów przewodnich tegorocznego festiwalu jest kilka. Jest oczywiście setna rocznica Bitwy Warszawskiej, setna rocznica urodzin Jana Pawła II i 40. rocznica Powstania Solidarności. Dzieła zgłoszone w tym roku na festiwal pochodzą z 16 krajów i obrazują życie Polaków w różnych miejscach na całym świecie. Grand Prix festiwalu otrzymał spektakl Teatru Telewizji Inspekcja, a nagrodę prezesa Telewizji Polskiej otrzymał m.in. obraz Nie tylko Enigma. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.